Hej, jak się czujecie? Bo ja zdecydowanie lepiej, jak wyszedłem w tak piękną pogodę. Cóż, chciałbym wam powiedzieć, że czas przestać się bać. Każdy obywatel ma swoje prawa. I w czasach, gdzie próbuje się stłumić naszą godność, trzeba po prostu wyjść. Bo siedzenie w klatkach to więzienie. Jakim prawem ktoś powiedział, że masz siedzieć w domu? Przecież jesteś wolny. Zostało niewiele czasu. Może z wielu z was też uzna mnie za jakiegoś heretyka, ale jakoś nigdy nie wierzyłem, że władza działa na korzyść ludzi. Te wszystkie działania, które się teraz dzieją, powolutku zmierzają do tego, żebyśmy się do tego przyzwyczaili. To znaczy, że będziemy bierni, ulegli, posłuszni, ale nie swojemu sercu. Nie będziemy już posłuszni swojemu sercu. Oczywiście jeszcze do tego wchodzi strach. Boimy się, że stracimy wszystko to, co zbudowaliśmy przez ostatnie lata. Wszystko jest zamknięte, a ludzie nie mogą zarabiać ani wydawać pieniędzy. Więc zachęcam was do tego, żeby wyjść z domu. Coraz więcej ludzi już się budzi. Coraz więcej ludzi zdążyło się zorientować, że to nie tak, jak nam powiedziano. Ludzie na ulicach nie umierają. Na ulicach panuje spokój. Natomiast w miastach czuć energię strachu. Wszyscy się boją. Ale to jest bardzo ważna rzecz, żeby wyjść ze strachu. Bardzo dużo możemy się dzięki temu nauczyć. Trzeba się na nowo narodzić, ale najpierw trzeba umrzeć. I ta śmierć to nie jest śmierć fizyczna. Umrzeć muszą nasze przywiązania. Nagrałem ostatnio dwa kolejne odcinki w lesie. Chciałem pokazać, jak podnosić odporność, bo uważam, że to jest wręcz oczywiste, że nawet każdy lekarz zaleca ludziom po zimie wyjść do natury i przefiltrować zaflegmione drogi oddechowe. Po grypowym, zimowym sezonie, bo na wiosnę nadchodzi nowe życie, odrodzenie, a nie śmierć. Konrad Wallenrod. Wesołych świąt.